Ford, podobnie jak inne marki, lubi technologię, a więc co teraz jest najnowszym trendem? Teraz bardzo modne jest to, aby nie odpalać auto z kluczyka. Dlatego też nie odpalimy tego samochodu z kluczyka, ale naciskając sprzęgło i wciskając ten guzik, Ford Power, odpalimy to auto i możemy ruszać w drogę. Ford Kuga błyskawicznie wykrywa wszelkie zmiany na wierzchni i odpowiednio na nie reaguje, zarówno podczas jazdy po drogach, jak i w terenie. Inteligentny system AWD, wykorzystujący sprawdzoną technologię jazdy w każdym terenie, analizuje warunki jazdy i automatycznie decyduje o ilości mocy przekazywanej na każde z kół, aby dopasować ją do rodzaju nawierzchni. Zapewnia to najlepsze w tej klasie osiągi, doskonałe trzymanie się drogi podczas jazdy po szosie oraz imponujące możliwości podczas jazdy w terenie. W modelu Kuga dodatkowa siła przekazywana jest na tylne koła tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego teraz te wszystkie nowoczesne auta mają taką linię, że tył auta, ten dach opada na dół? Otóż to jest nowa stylistyka. I tak naprawdę chodzi tutaj w tym o to, aby powiększyć pojemność bagażnika, aby ta szyba była krótsza i ten bagażnik był wyższy. A więc, drodzy Państwo, to niestety kojarzy nam się oczywiście od razu z brakiem widoczności. Mniejsza szyba, słabsza widoczność. A więc, jeżeli patrzę do tyłu, tutaj może aż tak tego problemu nie ma, chociaż przyznam, że jest mniejsza szyba. W tym akurat egzemplarzu nie mamy nawigacji, nie mamy DVD, ale możemy sobie zamówić nawigację oraz DVD z kamerą cofania i w tym momencie ten problem mamy zażegnany. Pomysłowy układ Control Blade tłumi zarówno poziomy, jak i pionowy ruch tylnych kół, umożliwiając bierne kierowanie kołami tylnymi w celu zapewnienia większej stabilności na zakrętach. Doskonale się sprawdza podczas jazdy krętymi drogami przy linii brzegowej oraz w miejskim ruchu ulicznym. Udowodniono również, że niezależne tylne zawieszenie wielowahaczowe Control Blade skuteczniej amortyzuje uderzenia niż tradycyjne zawieszenie z belką skrętną. Dzisiaj mamy do czynienia ze skrzynią manualną sześciostopniową, a więc bieg szósty, który zapewnia nam ekonomię przy większej prędkości. Jeżeli ten bieg jest włączony, mamy mniejsze obroty, auto nam mniej pali. Co poza tym, Ford również oferuje do Kugi skrzynię automatyczną, jedną i dwusprzęgłową. Drodzy Państwo, skrzynia dwusprzęgłowa jest tak płynna, ta zmiana biegów jest naprawdę niezauważalna, co też podkreśla brak spadku mocy. Ford to bardzo pięknie określił, że ta zmiana biegów jest tak płynna i skuteczna, jak skuteczne jest przekazanie pałeczki w dobrze wykonanym biegu sztafetowym. Czas teraz na doznania, które może nam dać Ford Kuga. A więc mamy bieg drugi i dajemy gazu. 4000 obrotów, 80 na godzinę, 100 na godzinę. Bieg czwarty, 4000 obrotów, 140 na godzinę i
tutaj widzimy tak naprawdę, czy to auto nam się nadal trzyma drogi. Może warto by było tutaj powiedzieć o zawieszeniu. Zawieszenie nie jest twarde, nie jest również miękkie. To zawieszenie jest na polskie drogi. Co jeszcze można tutaj takiego wyodrębnić? Przy mniejszej prędkości również jest bardzo skrętne. I oczywiście system ESP, który bezustannie nas hamuje, który oczywiście jest naszym bezpieczeństwem, jak wiele systemów, które posiada Ford Kuga. Jazdę próbną uważam za zakończoną, oczywiście za udostępnienie modelu Forda Kugi. Dziękuję firmie Auto z Łomańczuk, autoryzowanemu dealerowi Forda z Torunia. I zapraszam Państwa już za tydzień na kolejny odcinek jazdy próbnej, a teraz przeniesiemy się do pit stopu. Załóżmy, że przebiło nam się koło, więc zaglądamy do naszego bagażnika, w którym powinno być koło zapasowe. A tutaj nie ma koła zapasowego, jest zestaw naprawczy. Tym charakteryzuje się akurat to auto. Ale to nic, koło możemy wymienić. Do tego potrzebny będzie nam lewarek, trójkąt, klucz i oczywiście taki haczyk, dzięki któremu będziemy mogli kręcić lewarkiem. Ponadto, oprócz zestawu naprawczego, mamy tutaj również gaśnicę. I tutaj jest taki problem bezpieczeństwa, ponieważ według prawa ta gaśnica wcale nie musi mieć terminu ważności. Ale pomyślmy sami, warto mieć co jakiś czas sprawdzoną tę gaśnicę, czy ten termin ważności jest, ponieważ tutaj liczy się nasze życie. Zanim zaczniemy w ogóle wymieniać koło, zanim zaczniemy przystępować do danych operacji, które musimy po kolei wykonać, powinniśmy zasygnalizować innym uczestnikom ruchu, że jesteśmy w trybie awaryjnym, a więc włączamy światło awaryjne. I kolejna sprawa. Szukamy miejsca, które będzie bezpieczne, a więc jeżeli będzie to jakieś bezpieczne pobocze, będzie to parking. Słyszałem też o przypadkach, że na autostradzie ludzie potrafili zatrzymywać się na najszybszym pasie ruchu. Tego w ogóle nie kwestionujemy. Tak więc, trójkąt, który posiadamy w bagażniku, który teraz rozłożymy. Przeważnie w tym filozofii też nie ma. Mamy tutaj takie stopki. I wówczas taki trójkąt mamy rozłożony. Oczywiście stawiamy go za samochodem. I tutaj rodzi się pytanie, gdzie? Jeżeli jest to teren zabudowany, nie mamy gdzie go postawić, możemy go postawić nawet na samochodzie, nawet blisko za samochodem, ponieważ jest niebezpiecznie, ale nie wyżej niż wysokość 1 metra. Tak, żeby inni uczestnicy ruchu mogli to zobaczyć. Jeżeli jest to poza terenem zabudowanym, od 20 do 30 metrów za samochodem. Jeżeli jest to droga ekspresowa, jeżeli jest to autostrada, powyżej 100 metrów.
Teraz będą nam potrzebne cztery elementy, a więc po pierwsze przebite koło, które już posiadamy, niby mamy przebite koło. Kolejna sprawa to jest klucz, przyrząd, dzięki któremu będziemy obsługiwać lewarek i sam lewarek. A co najważniejsze, musimy mieć twarde podłoże. Bez tego podłoża możemy naprawdę się niemiło zaskoczyć, ponieważ auto może nam obsiąść, możemy spowodować naprawdę wielką tragedię. A nie daj Boże, jeżeli mamy ręce bądź nogę pod samochodem, wówczas czeka nas tylko karetka pogotowia. A więc o czym powinniśmy pamiętać przy wymianie koła? Nie o tym, żeby najpierw podnieść lewarkiem koło do góry i poluzowywać śruby, ale o tym, aby te śruby najpierw poluzować, potem dopiero podnieść lewarkiem samochód. No i drodzy Państwo, kolejny błąd. Tutaj nie mamy zaciśniętego hamulca ręcznego, czyli sami widzicie, jeżeli odkręcam koło, ten samochód mi tańczy. W tym momencie idę zakręcić, a raczej zaciągnąć hamulec ręczny. Jeżeli hamulec ręczny jest zaciągnięty, wówczas próbuję dalej poluzować śruby. I jak sami widzicie, nie ma już z tym problemu. To jest na twardym podłożu, a więc nie boimy się zrobić nawet takiego ruchu i nic nam z tym samochodem się nie stanie. O czym powinniśmy pamiętać, jeżeli wymienimy to koło, tą oponę na zapasową? O tym, że za chwilę może nam się przebić nawet ta zapasowa opona. I warto od razu jechać do wulkanizatora i tam to koło naprawić i wymienić, ponieważ nigdy nie wiemy, co nas czeka. Śruby są dokręcone, możemy również tym autem jeszcze się paręset metrów przejechać, stanąć, jeszcze raz spróbować dokręcić, ponieważ to koło nam się układa. I pamiętajmy o tym, aby jechać do wulkanizatora i tak naprawdę od razu załatać tamtą starą oponę, ponieważ ta też nam może się przebić. Dlatego też, drodzy Państwo, oprócz tego, że mamy trójkąt, że mamy światła awaryjne, pamiętajmy o tym, jeżeli istnieje taka możliwość, tego obowiązku nie ma, ale jednak na naszych drogach będzie bezpieczniej. Jest ten trójkąt, jeżeli byłaby również kamizelka i oczywiście rękawiczki. Sami spójrzcie, że to jest brudna robota. Zapraszam już za tydzień.